scenariusz jest taki, że idziemy z nimi na Plac Wielkopolski i żeby nakręcić jakieś wypowiedzi tych kobiet, które tam dają warzywa na rynku, tylko sama jeszcze nie wiem do końca, co chcę się zapytać, ale sobie trzeba po drodze, nie wiem, musimy się zastanowić. No, także początki akcji Jedzenie za Zbąb sięgają lat 80., początek lat 80. W Stanach Zjednoczonych grupa aktywistów, ekologów, antymilitarystów rozpoczęła rozdawanie wegańskiego jedzenia, wegetariańskiego w proteście przeciwko zbrojeniom nuklearnym, ogólnie przeciwko energii atomowej, która wymykała się bardzo często spod kontroli także. Rozprzestrzeniło się to bardzo szybko po świecie, gdyż nie jest to wielkim problemem przygotowanie jedzenia. Obecnie w 500 miastach na świecie rozdaje się wegańskie posiłki pod właśnie nazwą Jedzenie za Zbąb. W Polsce jest to około 20 miast takich. My w Poznaniu, jako ta grupa, ten kolektyw, robimy to 3 lata, chociaż wcześniej w latach 90. też miała miejsce taka rzecz. Różne miejsca mieliśmy. Pod McDonald's, na Placu Wolności w Poznaniu, teraz w tym sezonie grzewczym jest to co tydzień na Dworcu Zachodnim o godzinie 16. Jedzenie jest cały czas wegańskie, to znaczy, że nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego. Czyli co możemy pokazać w ten sposób przez tą akcję? Po pierwsze, że za dużo pieniędzy wydaje się na zbrojenia. W ogóle wydawanie pieniędzy na zbrojenia jest absurdalne w momencie, gdy ludzie chorują, umierają, zamarzają, są głodni. Uważamy, że te pieniądze należało przeznaczyć właśnie na dożywienie ludzi, zapewnienie im mieszkań. Statystycznie suma pieniędzy wydana w ciągu tygodnia na zbrojenia na całym świecie wystarczyłaby, żeby nakarmić wszystkich głodnych i dać im mieszkania, wszystkim bezdomnym, przez cały rok. Pozwoliono trzymać. To jest jeden tydzień tylko, nie? Oprócz tego, wegańskie dlatego, że można pokazać, że żeby się najeść, nie trzeba w ogóle przemocy zrobić. Można się całkowicie wyrzec przemocy, żeby zdobyć jedzenie, żeby się nim najeść. Nie trzeba zwierząt trzymać w klatkach, męczyć ich. Wystarczą same warzywa i produkty, przetwory po prostu z warzyw. To jest dla ludzi psychicznie chorych interes. Mhm. Bo tu wsadzasz pieniądze, a nigdy nie wiesz, czy te pieniądze wyciągniesz. Rozumiesz mnie? Możesz z tego wyżyć, ale bardzo cieniutko. Oszołomy wszystkie i ceny mają tak zaniżone, że to się mija z sensem działać. Ale ja mam 60 lat i wiem, że nigdzie nie wystartuję już. I ciągnę ten bajzelek. Ale coraz, z roku na rok coraz chudziej. No, te święta na przykład Bożego Narodzenia, to myśmy chyba nie wyciągnęliśmy tego, co wsadziliśmy w towar. No, a cała sztuka handlu i działania zasadza się na tym, żeby chociaż ziepko zarobić. No, wspieram, bo was lubię. No, pani Hania też i my są za wami. Tylko teraz znowu jakiś rząd nastąpił, niby prorodzinny, proludzki, a już nowe ustawy takie, że nam od razu dopala walą i już pierwsze kontrole mieliśmy i każdy mandat 50 zł na składzie na łopatki, bo za 50 zł ja trochę towaru kupię. No. I jak żabojady mówią, c'est la vie, no. Dlaczego wy musicie chodzić? Dlaczego młodzi ludzie nie powstanie żebrać, bo to jest nie żebranie, broń Boże. Broń Boże, żebranie. A dlaczego do tego jesteście, żeby tak przychodzić i prosić o jakieś tam jedzenie? Ja zawsze dam jak mam. No życzę wam wszystkiego najlepszego i żebyście się nie dali tym kaczusiom wstrętnym, bo przecież mnie to... W ogóle każda organizacja, w sensie Urząd Skarbowy, Rada Ministrów, czy tam Pan Ministr, to mnie zaraz szczepią. No. Ja zawsze jestem samorządny, niezależny i chcę tu mieć spokój w tym bajzlu. Na to się liście, na to ból, czy to nie za tej woli, na to bomby, czekają te
Co ty nie brałeś telewizor? Idziemy, idziemy. To jest jeszcze jeden garnek. Jeden? O Jezu. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat, o czym zapomniałem? Ogólnie no, w Poznaniu właśnie to robią ludzie związani ze Squatem Rozbra, ze Squatem Agadan, z Federacją Anarchistyczną. Raczej młodzież alternatywna, bez... Nie ma struktur, to jest dość istotne, nie ma też żadnych struktur, żadnej hierarchii w tej grupie. Każdy w myśl zasady pracy, czyni własność, jest tutaj szefem dla samego siebie. Chodzi tylko o to, że musimy się wspólnie dogadać co do przygotowania jedzenia i zadbania o środki bezpieczeństwa, higiena i tak dalej, bo to jest konieczne, żeby nikt się nam czasami nie zatruł. Wszystko chyba, co mogę powiedzieć. Od 2000 roku nie mam swojego mieszkania, bo na własne życzenie straciłem je. Po prostu nie opłacałem, bo mieszkałem przy Okrąglaku, a teraz obecnie chodzę po dworcu kolejowym, bo tutaj dużo ludzi otrzymuje od nich pomoc. Pomagają, bo ja nie mam rodziny, ani ojca, ani matki. Jestem bezdomny i po prostu muszę sobie jakoś radzić. Ja też chcę żyć, prawda? No i tak się właśnie trzymam. Tu przyszedłem dzisiaj sobie zjeść jedzenie, co mi dało dużo teraz do myślenia, że jeszcze są dobrzy ludzie, którzy pomagają ludziom, takim bezdomnym jak ja. Ja nawet się już nie golę teraz, bo już po prostu nie stać mnie nawet dobrze na żyletkę. Najważniejsze dla mnie jest jedzenie i żeby gdzieś spać. A z dworca, proszę pani, też nie mam takich układów, bo mnie przeganiają ochroniarze. Tutaj proszę nie leżeć, proszę sobie iść do schroniska.